W wyniku działań wojennych, w wyniku rabunku, często systematycznego rabunku okupantów, Polska straciła w czasie II wojny światowej 516 tysięcy dzieł sztuki. Od wielu lat polskie państwo odzyskuje dzieła sztuki, które zostały zrabowane. W naszym ministerstwie powołany jest specjalny wydział, który się tym zajmuje. I to są kolejne dwa dzieła sztuki odzyskane dla Polski ze zbiorów przedwojennych znajdujących się we Wrocławiu, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym te dzieła sztuki, które znajdowały się na terenie Polski po 1945 roku, są stratami wojennymi, jeżeli one zaginęły. Odzyskujemy systematycznie te dzieła, choć nie jest to łatwe. Każde dzieło ma indywidualny status prawny i on musi być badany. Proweniencja musi być zbadana. Współpracujemy jako resort w tych kwestiach z najróżniejszymi służbami i przedstawicielami różnych zawodów. Policja, prokuratura, FBI, wyspecjalizowane fundacje zagraniczne zajmujące się poszukiwaniem, ale przede wszystkim nasi muzealnicy, nasi historycy sztuki, którzy współpracują. I takie są także losy, peregrynacje tych dwóch obiektów. To dzięki naszym muzealnikom, panu dyrektorowi Robertowi Hesiowi, którzy namierzyli te dzieła sztuki, a one się znajdują oczywiście w bazie dzieł zaginionych. I tak jak powiedziałem, mniej więcej oblicza się, że 516 tysięcy obiektów zaginęło, zostało zrabowanych. Natomiast w naszej bazie jest około 64 tysięcy opisanych dzieł sztuki. No, takie są realia, ale dzięki temu, że baza istnieje, że istnieje system odszukiwania dzieł sztuki, one są codziennie namierzane na aukcjach zagranicznych, w domach aukcyjnych i taka także była sytuacja tych dwóch obiektów. One pojawiły się w domu aukcyjnym w 2020 roku i przedstawiciele Muzeum Narodowego we Wrocławiu zwrócili na to uwagę i natychmiast dali sygnał. I dzięki temu no, dom aukcyjny nie miał wyjścia, przekazał je bezpłatnie państwu polskiemu. A my przekazujemy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ponieważ tam jest miejsce tych obiektów. Niecały miesiąc temu pokazywaliśmy odzyskane dzieła Teodora Axentowicza i Michała Andreoliego. Piękny pastel i pięć rysunków, o ile pamiętam. Więc systematycznie odzyskujemy kolejne dzieła sztuki. Istnieje pewien system, który po prostu jest realizowany, który jest sprawny. System poszukiwania dzieł sztuki przez polskie państwo, ale bez zaangażowania pracowników naszych instytucji, w tym wypadku Muzeum Narodowego w Wrocławiu, nie byłoby to możliwe. Także podziękowanie dla pana dyrektora, jego zespołu. Chciałem także powiedzieć, że jeżeli chodzi o Muzeum Narodowe w Wrocławiu, mamy dwie istotne zmiany. Dopiero co otwarta po wielkim remoncie panorama racławicka, z której muzeum jest znane i słynne. Przeznaczyliśmy dość spore środki publiczne na ten remont, a także wsparliśmy Muzeum Narodowe w związku z tym, że zamknięta panorama to spadek dochodów muzeum, ponieważ to jest akurat rzecz atrakcyjna i publiczność, wykupując bilety, utrzymuje muzeum. Druga ważna sprawa dotycząca Muzeum Wrocławskiego to to, że Muzeum Wrocławskie przechodzi w 100% pod opiekę organizację resortu. Tak umówiliśmy się z marszałkiem województwa. Samorząd województwa rezygnuje ze wsparcia. Będzie jeden organizator główny, czyli resort Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odpowiedzialne za funkcjonowanie Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To, co przed chwilą był uprzejmy powiedzieć pan premier, minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pan profesor Piotr Gliński, sprawia, że mam tu sposobność dziękować w trójnasób. To, co nas dzisiaj sprowadza i co jest jakby pretekstem dzisiejszej konferencji, no to po prostu nic innego jak wdzięczność za to, że i to kieruję w stronę pana premiera, że taką wagę przywiązuje jakby do kwestii właśnie tych działań. Działań, zgadza się, bynajmniej niełatwych, nieprostych, choć tu trzeba powiedzieć szczerze, że Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest swoistym beneficjentem, bo w przeciągu kilku ostatnich lat odzyskaliśmy rzeczywiście kilka znakomitych dzieł sztuki. Do nich od dzisiaj również przynależy ta malutka, być może kameralna para portretów, ale dla nas cenna, dlatego że oto państwo patrzą głęboko w oczy dwójka artystów wrocławskich, Józef Kalter, jego żona Emalia Kalterowa, to są malarze. Także tu jest to coś rzadkiego, autoportret malarza, portret jego żony. Stąd nasza szczególna wdzięczność za to, co do tej pory, no i też nadzieja właśnie, że i przyszłość będzie nam no, sprzyjała, w sensie, że będzie przynosiła nam kolejne niespodzianki, bo śmiem twierdzić, że takowe się pojawią. Ta determinacja, konsekwencja, ta wdzięczność, którą kieruję również do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych, tu w osobie pani dyrektor Elżbiety Rogowskiej, pani zastępcy dyrektora Jolanty Miśkowiec, to jakby właśnie ich zasługa. My jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, trochę hunterami, łowcami. Rzeczywiście staramy się penetrować, jakby śledzić to, co się dzieje na rynku aukcyjnym, czy też dostarczać informacje, ale całe działanie, wszystkie te niełatwe, podkreślam, stąd ta moja wdzięczność poczynania, sposób prowadzenia negocjacji, perswazji, to jest zasługa tutaj zgromadzonych osób. Szapopa. Tak, panie premierze, jestem niezwykle wdzięczny to, że udało nam się, choć muszę odrobinę jakby tu tłumaczyć się, gdyż myśmy jeszcze nie zakończyli tego projektu. Mało tego, myśmy go jeszcze nie rozliczyli. Mówię o panoramie racławickiej. Także przyjmuję te słowa, ale z pewną rezerwą. Poczekajmy jeszcze trochę. Proszę państwa, to presja, jaka na nas była wywierana. Proszę pamiętać, panorama racławicka to jest ewenement. To jest coś, co nam szczególnie, mieszkańcom Wrocławia, a ja mówię w imieniu mojego ojca, który przybył, no skąd? No z tego Szkleparowa, z tego Lwowa. Nasze serce bije tam, ciągle tam wracamy. Panorama jest pewnym dla nas symbolem. I dlatego zrobiliśmy wszystko, panie premierze, bo tyluż nas pytało, tyluż chciało, tylu pragnęło, aby skrócić proces inwestycji o blisko 2,5 miesiąca. Stąd jakby gościmy zwiedzających, ale z uroczystościami, oficjalnymi podziękowaniami, bo jest za co. Tu rzeczywiście mecenat państwa, środki, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to wsparcie, które ja odczuwałem na każdym kroku, chcę to oficjalnie powiedzieć. A przecież państwo wiecie, inwestycja zawsze generuje pewne niebezpieczeństwa, niespodzianki. Udało nam się. Dziś mamy komplet widzów. To drugi powód mojej wdzięczności. I wreszcie ten trzeci. Rzeczywiście spełni się marzenie mojego świętej pamięci poprzednika, dyrektora Mariusza Hermansdorfera, bo to on już u początku istnienia tej formuły współprowadzenia zabiegał o to, aby instytucja tej rangi, o takim charakterze i tych zbiorach była instytucją państwową. I bardzo wierzymy w to i bardzo ufamy, że rzeczywiście od przyszłego roku ta sytuacja będzie już miała miejsce. Staniemy się instytucją tak jak Muzeum Narodowe w Krakowie, w Warszawie, w Lublinie, w Kielcach, w Poznaniu, Muzeum Państwowym. I chyba nie doszacowałem wdzięczności
Bo jest jeszcze czwarty powód, tak? To jest ta dotacja ratunkowa, która no w tym ciężkim okresie i pandemicznym, i zamknięcia panoramy pozwala, nie widać tego, ale za tą maseczką jednak ukrywa się pewien uśmiech.